Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na poziomie 569. No i przede wszystkim będziemy testować nowy loszek, dokładnie tak. Ja niedawno wstałem, pewnie widać, pewnie słychać. Natomiast dosłownie 10 minut temu weszła nowa aktualizacja. No i skupimy się dzisiaj przede wszystkim na tym nowym lochu, czyli na burzy piaskowej. Oprócz tego weszło jeszcze kilka nowości. Wszystko wam dzisiaj pokażę, zaprezentuję, no bo pewnie jesteście tego ciekawi. Na wstępie pamiętajcie, że teraz nagradzane jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu, no i ja co miesiąc nagradzam najbardziej aktywną osobę paysafe cardem albo grzybkami w zależności co sobie wybierze, także pamiętajcie o tym, no i każda osoba, która oczywiście się bawi w tą aktywność, musi subskrybować mój kanał. Oprócz tego kupujcie grzybki i pakiety specjalne z kodem Neutral, wszystko macie tutaj, wszystko macie na banerku nade mną, no i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, tyle ogłoszeń parafialnych, no i co my tutaj mamy? Co my mamy za zmiany przede wszystkim? Aktualizacja weszła dosłownie, no nie wiem, z 10-15 minut temu. No i pierwsze co się rzuca w oczy to nowa złota ramka. No i teraz tak, ja wczoraj jak wam robiłem omówienie aktualizacji, to pokazywałem wam złotą ramkę na wojowniku. No i na wojowniku wygląda ona całkiem nieźle, z racji tego, że na wojowniku, jak sobie tutaj wejdziemy na przykład na naszego woja na W55, no to mamy, zobaczcie, mamy brońkę, no i mamy oczywiście tarcze, więc ta złota ramka wygląda w miarę sensownie. Natomiast na takich postaciach jak mag, gdzie nie mamy tej drugiej, powiedzmy, broni, jakiejś tarczy, nie mamy animacji broni tak jak to kiedyś było, miejmy nadzieję, że do tego wrócą i będzie ona widoczna na profilu, no to ta złota ramka wygląda tak, że zobaczcie, mamy takie grube tutaj grube kwadraty, nazwijmy to, właśnie tej złotej ramki. Nie wygląda to zbyt dobrze, nie oszukujmy się, nie wygląda to zbyt dobrze, więc to akurat na minus. Kolejna sprawa, która mi się od razu rzuciła w oczy, no to tutaj znaczek, oficjalny twórca treści. Teraz jak sobie lecimy przez salę chwały i mamy zazwyczaj, nie wiem, no powiedzmy jakiegoś tam twórcę treści w topce, powiedzmy właśnie z Sombeja, no to teraz widzimy w prawym dolnym rogu jego profilu, że właśnie jest oficjalnym twórcą treści, nie ma już tego no gdzieś tam w informacjach, tylko jest po prostu od razu na profilu. To akurat fajne, od razu się rzuca w oczy, to na duży, duży plus. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy oczywiście informacje, tutaj jak widzicie troszeczkę się pozmieniało, jest ten wierzchowiec, mamy tutaj tego maga, jeżeli chodzi o cechy, no to no, wszystko pozostało bez zmian. Teraz możemy kliknąć sobie na klaser w profilu, żeby nas przeniosło do klasera. Tak samo na salę chwały, więc to oczywiście duże plusy. No i co? Mamy nową zakładkę wzajemne relacje. I teraz jak wejdziemy w wzajemne relacje, no to my mamy zmianę wyglądu, ale jak sobie klikniemy tutaj na kimś wzajemne relacje, to mamy zaatakuj na arenie, zwab do podziemia, napisz wiadomość, dodaj znajomego. No mamy ogólnie jakieś tam interakcje z drugim graczem, więc to fajnie, że nie trzeba już scrollować na dół. Chyba to było, nie wiem, w cechach albo w informacjach, nie pamiętam, tylko teraz mamy osobną zakładkę i to wszystko jest fajnie zrobione. To jest akurat również na plus. Dobrze, co się jeszcze pozmieniało? Odnośnie tego cyrku objazdowego, bo też w zasadzie na razie oglądałem filmik na YouTubie, na oficjalnym kanale Shakesa. Jest to wszystko owiane tajemnicą. Te wszystkie nowe eventy, jakieś tam wydarzenia specjalne i tak dalej, są bardzo mocno owiane tajemnicą. Z tego co wiem, to na przykład jeżeli chodzi o Twitch dropy, to do Twitch dropów wraca podka na HP. Podka na HP została zapowiedziana w ich oficjalnym materiale, no i właśnie podka na HP wróci. Oraz coś legendarnego ma wrócić do Twitch dropów. Taką dostaliśmy zapowiedź, ale co to będzie, jeszcze nie wiadomo. Co do tego cyrku objazdowego, to tutaj Milado napisał dość dużo na jego temat. Ten event cyrk objazdowy to ma być taki elevator, ale dla jednej osoby, dla pojedynczego gracza. No i teraz mamy tak, tutaj cytuję to co napisał Milado na tawernie. On się zazwyczaj nie myli, więc no wydaje mi się, że jest to w miarę informacja sprawdzona. Oczywiście wiadomo, jak będzie ten event czarnych gemów, jak będzie ten cyrk objazdowy, jak będzie coś tam jeszcze chyba było, to wszystko mówiłem wczoraj w omówieniu aktualizacji, no to będziemy się temu przyglądać, będziemy to ogrywać i będziecie dostawać materiały z tego na YouTube'a. Natomiast no na razie mamy jakieś tam spekulacje i teorie. Natomiast tak, cyrk objazdowy, 10 przeciwników wygenerowanych w oparciu o level twojej postaci, potem boss. Po bossie reset przeciwników i albo podnosisz sobie poziom trudności i nagrody, albo zostawiasz taki sam poziom trudności, ale nagrody słabną. 15 biletów, bilet co 30 minut, tak jak w elevatorze, czyli możesz się bić albo za bilety, albo właśnie za tutaj pewnie grzybki. Za pokonywanie przeciwników jeszcze jakieś żetony się dostaje i w oparciu o ilość żetonów są rankingi dzienne i ogólne.
To ciekawe, nie wiem czy to będzie na cały serwer, czy tylko na gildię. No ale skoro to jest taki solowy event, to może nawet i na cały serwer. Bardzo fajnie. No i tak, jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o nagrody, no to mamy złoto, zasoby, szczęśliwe monety, to na bank. Ciekawe czy jakieś tła będą albo ramki, zobaczymy jutro w plikach gry. No Milado to pisał wczoraj, także dzisiaj w tych plikach gry już coś tam powinno być. Jeżeli coś będzie, to może wam również pokażę, albo u mnie na Discordzie ktoś pewnie wrzuci. No i tyle, i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tutaj takie informacje. Co się więcej pozmieniało? No mamy te raporty z walk. Ja tutaj niestety nie miałem jeszcze żadnej walki, żeby to móc przetestować. Teraz tutaj mamy jakieś tam ikonki w tej zakładce gildii na górze, jak widzicie. Mamy raporty, kto się zapisał do walki, kto się nie zapisał. Dostajemy je na pocztę, oficerowie i lider je dostają, więc to jest bardzo fajna zmiana, bardzo na plus. I kurczę, wszystko. I chyba wszystko. Wydaje mi się, że więcej jakichś takich szczegółów, które wam mogę na teraz pokazać, nie ma. Bo mamy tak, nowe wydarzenie to wam opowiedziałem, nowe lochy zaraz przechodzimy. Gorączka czarnego klejnotu jeszcze nie wiadomo. Dropy Twitch wam powiedziałem, jakieś tam skróty, ale ja nie korzystam, to już każdy we własnym zakresie się musi po prostu, no jakby zobaczyć, po prostu przeczytać, o może tak, jeżeli ktoś używa faktycznie skrótów. Tutaj złota ramka wam pokazałem. A i jeszcze jedna fajna rzecz, bo tak sobie śledzę na szybko listę zmian. Teraz jak sobie stworzymy nową postać, chcemy tworzyć nową postać, wybieramy serwer, wybieramy sobie połączone światy, to po najechaniu mamy kiedy dana fuzja, dany serwer fuzyjny powstał, no i które światy obejmował. To też jest bardzo fajna informacja, uważam, też tutaj wiecie. No spoko, generalnie spoko, mamy datę fuzji, mamy tutaj wszystkie serwery, no taka informacja powiedzmy dla potomnych, nie trzeba będzie tego nigdzie szukać, tylko będzie bezpośrednio w gierce. Także mówię, to też jest bardzo fajne. No i co, dalej mamy, no to jest taka pierdółka i tu jakieś naprawione błędy, no tego to już nie będę wam pokazywał. Dobra, lecimy dalej i lecimy w ten nowy loszek. Nowy loszek, nie trzeba go w żaden sposób odblokowywać. Jeżeli spełnimy wymagania, tutaj już wam pokazuję, jak wejdziemy nawet na EU15, mamy dodaną tą burzę piaskową, awansuj na poziom 500 i ukończ loch 28 w strefie światła. Loch 28 w strefie światła to jest oczywiście grota potworów. I teraz tak, jak sobie wejdziemy na przykład na postać, gdzie jeszcze nie mam tego odblokowanego, to zobaczcie, po zrobieniu aktualizacji już ją możecie zrobić na Steamie, odświeżcie sobie przeglądarkę, na telefonie zaktualizujcie, macie taki wykrzyknik, o tego nie widać, bo akurat mój banerek zasłania, to może na momencik go schowam, macie taki wykrzyknik na ikonce od lochów i teraz jak sobie to klikniemy, to zobaczcie. Od razu jak spełnimy te wymagania, to burza piaskowa nam się odblokowywuje. Z tego co wiem, loch, tak jak już wam wczoraj powiedziałem, zobaczcie, tutaj każdy ma jakieś tam odporności na coś, mamy klasę postaci, natomiast loch jest ogólnie ciężki. Ogólnie loch jest ciężki, no może teraz nie wydawał się zbyt ciężki. Zobaczcie, 30 milionów expa, 5 milionów golda, czyli pół statystyki, not bad. Każdy przeciwnik nam daje 30 milionów expa, jakby co. Natomiast mówię, tutaj naprawdę ci przeciwnicy mają dość mocne statystyki. A, tu już od razu plecak pełen, no tak, bo ja mam bardzo dużo rzeczy pochowanych tutaj, no czekamy na wiedźmę. Event wiedźmy ma być od czwartku teraz, teraz w ogóle mają być dłuższe eventy od czwartku do niedzieli, bo jest jakieś święto w Niemczech, także o tym pamiętajcie. I jeszcze tutaj wam dopowiem na szybko, no mogłem to powiedzieć na początku, ale niech korzystają ci, którzy oglądają cały film, a nie tylko tam połowę albo jedną trzecią, że od dzisiaj dropią eventy halloweenowe, więc Boże, eventy, itemki halloweenowe od dzisiaj dropią, mamy 1 października, więc można jak najbardziej sobie ogarnąć, nie? Wiadomo. Dobra, lecimy dalej. Mówię, loszek, no tutaj tego golda widzę z każdym kolejnym przeciwnikiem nam rośnie. To jest takie tornadko mające 100 przeciwników. Ale no, my mamy dość mocną postać, tu itemki w ogóle po dychu, więc też spoko, też dodatkowe statystyki na pewno z tego będą. No okej, ktoś mi pisał, że w sumie nie zrobię nawet 10 przeciwników na swoim magu, ale to widzimy, że no maguś sobie jako tako radzi, chociaż oni mają naprawdę sporo obrażeń, sporo nam biją, tutaj kolejna dycha. Zobaczcie, każdy przeciwnik ma jakąś inną odporność, od czegoś innego bije, no i my na tym levelu, generalnie na levelu 500+, to już raczej każdy ma łączną odporność na wszystkie żywioły, no ale nieraz może trzeba będzie się dostosować, jeżeli chodzi o runkę w broni, będzie może trzeba zmienić albo coś. Jeżeli ktoś chce bardzo szybko to pokonać. Tylko pytanie, o tutaj na przykład itemek za 5 milionów. Tylko pytanie, czy jest sens tryhardować o te 30 milionów expa i tam troszkę golda.
czy może po prostu rozwijać sobie postać na bieżąco i jakby, no sami rozumiecie, prędzej czy później pokonać danego przeciwnika. Na SF Toolsie na pewno ten lock zostanie dodany, wydaje mi się, że dodadzą go w całości, no bo tu jest 100 przeciwników, więc wcale nie tak dużo. Czarodziej, czyli Mar, założyciel SF Toolsa, właściciel SF Toolsa, na pewno w bardzo... O, tu one shotik, zobaczcie. W bardzo prosty sposób doda tych wszystkich przeciwników do SF Toolsa, więc będzie sobie można sprawdzać procenty, ale no mówię... Tutaj akurat, no, mogą być już problemy z pokonaniem tego lochu. Zobaczcie, pierwsza przegrana na 14. My mamy tutaj 218 tysięcy inteligencji, prawie 152 tysiące HP. Także pierwsza przegrana, no, tu już może zacznę tak bardziej klikać, mocniej dociskać. Z tego co widziałem, to loszek jest problematyczny i może to być naprawdę spore wyzwanie dla co niektórych graczy. My tutaj w ogóle sobie zrobimy arenkę może, jakoś tak na szybko. Żeby wiecie, bo raczej wbijemy level kolejny. Także sobie zrobimy arenkę, pyk. No dawaj, dawaj. Okej, cyk, tu niestety przegrana i pyk, dobra, mamy to. I lecimy dalej, burza piaskowa. No może ja, zobaczcie, tu w ogóle z każdym kolejnym przeciwnikiem, jak nie dostajemy itemku, to dostajemy tego golda więcej. Już mamy prawie 10 milionów golda za jednego przeciwnika, więc już prawie jedna statystyka nam wchodzi. A jak nie, to dostajemy itemek. Czy jakieś epiki z tego lecą? Kurczę, nie wiem, no jesteśmy na 25 i na razie mi żaden epik nie poleciał. Tu od razu, no szkoda, szczerze mówiąc, szkoda mi tego wyrzucać, ale no tutaj mam co niektóre, zobaczcie, tańsze przedmioty, takie po 5, po 2,5 to w zasadzie mogę wywalić, no trudno, zdarza się. Cyg i cyg, okej. Lecimy dalej, tu możemy na spokojnie wywalić, tą piątkę możemy wywalić, tutaj cyk. Zobaczmy sobie, czy coś jeszcze, kolejna piątka. Tu mamy za 2,5, to jakieś tam itemki z kółka nam musiały jeszcze polecieć, tu tak samo, tu 2,5. No tutaj to posprzedaję, bo ja i tak już tu nie używam kibla, nie używam kowala praktycznie. Dobra, tu wszystko po dychu, tu 2,5, tu 2,5, tu piątka też sprzedam, tu 2,5 i tu piątka, dobra. No nie jest to zbyt, wiadomo, mądre, co zrobiłem w tym momencie. Aczkolwiek, może sobie w ten sposób zrobimy, żeby było szybciej. Aczkolwiek chcę wam jak najbardziej docisnąć. A, to zadychę. Chcę wam jak najbardziej docisnąć ten nowy loszek, czyli tą burzę piaskową. A troszkę wolnego miejsca nam się zrobiło. Dobra, lecimy dalej. Cyk. Sprawdźmy sobie nagrody. O, tu już nawet ponad 10 milionów golda dostajemy. Zobaczcie, tam było 12 milionów. No tu jakiś wojownik. Oj, tu już problemy. Dobra, czekajcie, ile dostaliśmy za niego, bo też nie chcę tak... Chcę wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Żeby nie było. Tu mamy tego ziomeczka, cyk. No, za niego 12,5 miliona, nie? Także nawet nie ma tego kapu na 10 milionach golda, tylko jesteśmy w stanie dostać więcej. Fajnie, to akurat na duży, duży plus. Mamy 570 level w ogóle. Jeszcze 36 oficjalnie na odcinku. No i co? I coś pociśniemy dalej? Dobiliśmy do 30, także dalej niż myślałem. 31. No kurczę, nie jest ten loch wcale taki trudny, w sensie dużo osób zapowiadało, że trudny, że będą problemy, że to, że tamto, ale wydaje mi się, że najmocniejsi gracze na świecie, czyli jakiś właśnie Nachteule, jakiś tam Scythe i tak dalej, raczej ten loszek cały sobie zrobią, raczej nie będą z nim mieli problemów, ale jeżeli wy macie jakiś wyższy level, na przykład, nie wiem, 650 albo coś koło tego, to napiszcie w komentarzu, do jakiego przeciwnika doszliście, czy może zamknęliście cały ten loszek, jestem bardzo, bardzo ciekaw, ale... Tutaj jak już patrzę, tu mamy wszystko po dychu, to możemy dać do kotła i cyk. Zobaczcie, tu w ogóle jaki przeskok. Nie pamiętam, jak sobie wejdziemy tutaj. Ten ziomeczek miał inteligencji 275 700, 420 koła HP. A tutaj ten kolejny ma głównej statystyki 426 tysięcy, czyli prawie 200 tysięcy więcej i HP 561 tysięcy. Jezus Maria, jaki to jest przeskok między jednym a drugim, masakra. Co jest? To jest po prostu coś niesamowitego. No to my nie mamy opcji, żeby go pokonać, no. No tu mu zabieramy, co prawda, nieraz ponad pół HP. Ale no jest ciężko, jest bardzo ciężko. Strasznie duży przeskok statystyk między jednym a drugim przeciwnikiem. Chociaż pokonaliśmy pierwszą 30, może ona była prostsza, a teraz kolejna 30 już jest taka bardziej zaawansowana dla bardziej, nie wiem, rozwiniętych graczy z większymi statystykami czy coś, nie mam pojęcia. Ale no, przeskok jest niesamowity w statystykach. Dobra, to chyba tyle. To chyba w takim razie tyle, no bo ja tutaj więcej nie zrobię. My mamy obrażenie od zimna jeszcze na dodatek, więc no, można powiedzieć, idealna runka pod tego ziomeczka. Spróbujmy
spróbujmy jeszcze tak do 1100 grzybków. Do 1100 grzybków, jakieś 150 prób łącznie na niego, a nóż się uda, jeżeli się nie uda, no to trudno. Ale no, widzicie, to jest to. Na początku loch totalnie nie wydawał się jakiś trudny, a nagle taki przeskok w statystykach, że no my już nie mamy opcji tego dalej pocisnąć, a jesteśmy dopiero na 31 piętrze, gdzie no level 570 i takie statystyki, jakie mam, uważam, że są całkiem niezłe. Ale oczywiście ci gracze, którzy grają tam po 10, po 15 lat, są w topowych... na topowych pozycjach w międzynarodowej sali chwały i tak dalej, no raczej na spokojnie ten loszek myślę, że zrobią, albo przynajmniej dojdą tam do jakiejś końcówki tego lochu. Ale zawsze coś, zawsze dodatkowy exp, zawsze dodatkowy gold, zawsze jakaś tam dodatkowa robota, dodatkowe zajęcie na takich właśnie wyższych poziomach late game'owych, więc nie narzekałbym, zawsze to coś nowego do roboty. Jak dla mnie spoko, jak dla mnie na plus, lochy są tak naprawdę zawsze w cenie. Nieważne jakie lochy by dodali, jakie lochy by zrobili, na jakie levele, zawsze to jest plus, bo to jest dodatkowy przede wszystkim expik, co oczywiście gra MMO lubią najbardziej, wiadomo jak to wygląda. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nie ma chyba tego lochu na razie w SF Toolsie, więc nie mogłem sprawdzić, ale no tutaj na pierwszy rzut oka widzimy, że po prostu no jest on nie do zrobienia. Dobrze, tyle ode mnie, taki szybki check nowej aktualizacji, mam nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście kupujcie grzybki, ewentualnie wszystkie pakiety specjalne z kodem neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Wszystko macie na banerku na górze. Oprócz tego pamiętajcie, że teraz jest nagradzana aktywność na kanale na YouTubie, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto się bawi w tą aktywność, musi subskrybować mój kanał. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę, to już no jakby mówiłem. W komentarzu swoje opinie o aktualizacji, gdzie doszliście w tym nowym lochu. Jeżeli macie jakiś wyższy level, chętnie sobie poczytam. No i co? Chyba tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!